siemanko, dzień dobry, witam, cześć, Michał z tej strony. Słuchaj, znalazłem tutaj jedno zadanie, dzięki któremu możemy się zakwalifikować na potencjalne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć airdropów. Będzie to zadanie na layer 3. Mam nadzieję, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie, chociaż ostatnio to różnie to bywa. I dodatkowo jeszcze może tutaj nam się trafią jakieś NFT-ki. Także już nie przyciągając, zapraszam tradycyjnie na... Dobrze, więc wbijamy tutaj, ale drodzy Państwo, ze względu na to, że nagrywam to w godzinach wieczornych, a wiecie, że niebieskie światło nie jest zbyt zdrowe dla naszych oczu pod wieczór. Zresztą ja lubię się dobrze wyspać, chodzę spać dość wcześnie i wstaję dość wcześnie, więc używam takich okularów, które blokują światło niebieskie. Z moim kodem Michał5 dostajecie 5% zniżki. Info oczywiście w opisie. Naprawdę robią robotę, a my już przejdźmy do tego zadania, nie naganiajmy tutaj zbyt agresywnie. Więc mamy tutaj Layer Zero, Base, Scroll, Starknet i ZK Sync. Są tutaj LP, Swapy, Bridge. Możliwe, że już część z tego mamy wykonane w ogóle. Także lecimy. Begin. Okej. Tutaj to wszystko wiemy oczywiście. LP on Stargate. Trzeba tutaj zrobić pool USDC na Optimism Network. Sprawdźmy, czy mamy coś takiego. A no faktycznie, chyba coś tutaj mam. Wydaje mi się, że coś takiego robiliśmy wcześniej. Przy okazji jakiegoś innego zadania. Tylko balans mam trochę niski, bo mam 0,79 USDC. Więc sprawdźmy, czy nam to zaliczą w ogóle. Something went wrong. Więc zrobię sobie tutaj taki transfer. BUSD z BNB wyślę w postaci USDC na Optimism. Tak jest, dajemy tutaj transfer. Zatwierdzamy to na naszym MetaMasku i cierpliwie czekamy. Dobra, mam potwierdzenie. 1,5 minutki zajmie ta transakcja, więc możemy sobie wrócić teraz tutaj. Możliwe, że mam po prostu za mały ten depozyt. Niby tutaj nie ma jakiegoś minimum, ale lepiej jest tego dolara sobie wrzucić. Dobra. Mamy potwierdzenie, wróćmy sobie tutaj, zróbmy refresh. Skoczyło mi 5 baksów, dajmy mu 2. Add, zmieniamy na Optimism, zatwierdzamy na MetaMasku. Transaction fail, co mu tutaj nie pasuje. Próbujemy jeszcze raz, tylko podwyższymy trochę mu tutaj gazik. Tak to zrobimy, o ciach i cierpliwie czekamy. Transaction confirmed. Dobra, więc teraz wróćmy na tego layer 3 i zobaczymy, czy nas zweryfikuje. Oczywiście to może potrwać chwilę, no właśnie. Dobra, mamy to. Teraz swap na ZK Sync Era, na Sync Swapie, Mute albo Easy Swap. To już w sumie powinniśmy mieć zrobione kilka dni temu. No i elegancko. Bridge to Starknet. Tutaj jest podpięty Layer Swap na przykład, ale to też powinniśmy już mieć zrobione, jeśli robiliśmy ostatnie zadanka. Z Polygona, Optimizma, Ethereum albo Arbitrum. Arbitrum bierzemy na Starknet. Tutaj się oczywiście musimy połączyć jeszcze Argent portfelem, albo możemy sobie po prostu wkleić ten adres najłatwiej. Autofill from Wallet. Argent Egg. Włączymy się, tak jest. I możemy sobie wykonać taki swap. Ja go nie będę teraz robił, ale chciałbym zobaczyć, ile będzie wynosić fee. Send from wallet. Arbitrum 0,9, także naprawdę taniożka. Ok, sprawdźmy, czy nam to zaliczy. Zaliczyło. Bridge to base. To oczywiście też powinniśmy już mieć zrobione, jeśli robiliśmy jakiekolwiek testnety na base protokół tutaj w tym wideo. Więc dajemy verify. No i elegancko. Kolejne zadanie, scroll. Wysyłamy z Ethereum na scroll alpha. Tutaj mamy nasz most, a tutaj jest wideo, w którym to robiliśmy. Teraz dajemy verify. Oj, dobra, to ja się połączę i mu tu trochę wyślę. W sumie mało mam tego Ethereum na tym scrollu, a coś tam się niedługo będzie działać. Tylko trzeba zmienić na Gorli. Tak jest, switch network i send to scroll alpha testnet. Zatwierdzamy elegancko. To nawet pamięta wszystkie moje transakcje. Jesteśmy obserwowani. Confirm, no i elegancko. Okej, możemy zaczekać chwilę i sprawdzić, czy to działa, czy to przeszło. Klikamy verify, elegancko. Tutaj jeszcze możemy zaszerować tego posta, ale ja to nie chcę. Znaczy nie tu, tylko tu. No i super. Continue. Dostaliśmy jeszcze jakąś skrzynkę. Otwieramy i mamy 50 punktów XP. No ja mam 12 level. Ok. Widziałem, że ten kranik na AWE również działa, także możecie sobie tutaj sprawdzić. Claim testnet token.
Zaliczyło. Deposit testnet token. Zaliczyło. Elegancko. Continue. Mamy następną skrzyneczkę. I następne 100 XP. Jakiś NFT jeszcze nam się trafił. Jaki wspaniały. Super. Nabijamy sobie punkciki. Swaps on-chain. Sprawdźmy to w sumie. Execute any swap. To proste. To każdy powinien mieć zrobione. Make a swap on 1 inch. Też proste. Oj, dobra, zróbmy to. Oni tutaj chcą, żebyśmy zrobili jakiś swap. Możemy za USDC na przykład sobie kupić trochę Ethereum. Tak jest, za jedną sztukę. Dajemy pozwolenie na jeden, dajemy next. Coś tu ten gaz jest bardzo nisko, no ale spróbujmy. Zobaczymy, czy przejdzie, bo wcześniej nie przeszło. No, proof przeszedł. Dobra, to dajemy swapa. Confirm swap, zatwierdzamy ciach i zobaczymy, czy to zero przejdzie. Confirm, no i super. Zamykamy, wracamy tutaj. Continue, verify. Super fajnie, tutaj jest trader na Avalanche. No nie wiem. Dobra, o tutaj mamy jakiś Argent Explorer. Sprawdźmy to. Wydaje mi się, że tutaj mamy wszystko zaliczone, więc możemy to sobie przeklikać. Tu musimy wejść na bloga, czytać szybciutko to. Ja wam mogę tak na ucho przeczytać. Dobra, super. Install Argent Wallet, no to wiadomo, że to mamy już. Continue. Open Layer Swap, to też powinniśmy już mieć zaliczone. Super Share, to nie chcemy. No i elegantko. Dostaniemy skrzyneczkę, dostaliśmy skrzyneczkę, 25 XP i Michaś zadowolony. Intro to Cosmos? Sprawdźmy. Continue, continue. Setup Capr, mamy Capr. Capr ma w ogóle fajną nową wersję. Wszystko pięknie, dobra, tutaj ok. No i quest completed. Lecimy dalej. NFT for beginners. No możemy spróbować. Jesteśmy w sumie beginner. Nawet lekko advanced bym powiedział. No tu trzeba na poligonie mieć zwrapowane Ethereum. Wbijamy. Ostatnie zadanie. Możemy sobie tutaj trochę tego matika na zwrapowane Ethereum właśnie. Swapujemy, proszę państwa. Confirm swap. Zatwierdzamy. Dobra, mamy potwierdzenie. Możemy już tutaj stąd wyjść. Continue, verify. Elegancko. I teraz jakiegoś NFT-ka na Open trzeba kupić. Ciekawe, kiedy snapshot. Sprawdźmy to. Chciałbym, żeby cena była taka w miarę. Tutaj widzę, że poleciało to 90% w dół. Ale jaja. O. Wiecie, że ten Michał jest trans? Ja sobie tego kupię. Buy one. Tak, wiem, że ta kolekcja nie jest jakaś specjalna. Biorę na kartę to ryzyko. Chcę tylko takiego NFT-ka. O, failed transaction. Coś tu nie poszło. Sprawdźmy jeszcze raz. Dobra, mamy to. Zobaczcie, jak ja tu mam skarby normalnie. Kaczki, nie kaczki. Dziki. Transform. Mercy jakieś, mam tu Lucy, kluczek jest u małpiszony jakieś, takie małpy, jestem trochę kolekcjonerem. Polecam też od czasu do czasu zajrzeć sobie na galkę, tutaj wejść w kampanię, zaznaczyć ten available to claim i sprawdzić, co tutaj jest. Zobaczcie, jak sobie otworzycie te NFT-ki, to możecie je sobie po prostu sklejmować. To nie znaczy, że każdy was na coś tutaj zakwalifikuje, ale nigdy nie wiadomo, lepiej jest je mieć, niż ich nie mieć po prostu, a koszta tutaj, tak jak widać, są naprawdę śmieszne. No i odebrałem. Tutaj mamy kolejny Switch to ZK Era. Zmieniamy sieć. To wam też pokazywałem ostatnio. Klejmujemy 2 i 74 centy i taki NFT ląduje u nas. A na tym Izumi naprawdę wydaje mi się, że coś może się tam zadziać. Switch to Arbitrum. Mamy coś prostego może? Visit. Ten Mac X to ma być jakiś właśnie launchpad na Arbitrum. Na Arbitrum Nova mnie tu konkretnie połączyło. Co, mam sobie to kupić? Dobra, sprawdźmy, czy nas zweryfikuje. Zweryfikowało. No to elegancko, to sobie odbierzemy 2. Tylko musimy się zmienić na Arbitrum. Bierzemy tu Maxa Claim. Tutaj 28 cent. Dzięki. No i zobaczcie, ile tutaj tego jest. Tutaj na Arbitrum Nova są jakieś, tu na ZK Sync Era, tu jakieś fajne czachy takie, od pudełka, tu kolejne. No jest tego bardzo dużo. Także robimy, działamy, nie ma co się obijać. Pamiętajcie o odroczonej gratyfikacji, pamiętajcie, żeby nie oczekiwać zbyt wiele, bo wtedy możecie się po prostu rozczarować. Poproszę o łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki. Yo.